Tak mi przyszło do głowy, że nagram taki film, bo narasta we mnie złość ogromna. Czytam dużo komentarzy o tym, jak osoby z zaburzeniami lękowymi są lekceważone przez otoczenie, jak ich cierpienie jest lekceważone przez otoczenie, jak słyszą różne komunikaty w stylu weź się w garść, czy co narzekasz, przecież wszystko jest okej. I to jest po prostu dla mnie niesamowite, bo 2,5 miliona osób, lekko licząc, do tego 30%, 25-30% doświadczyła ataku paniki, czy znaczy doświadczyła jakiegoś epizodu lękowego, czy doświadczy, to jest, no lekko licząc, 9 milionów osób, które gdzieś tam mogą mieć z lękiem do czynienia. Ogólnie co czwarta osoba w Polsce potrzebuje jakiegoś rodzaju pomocy ze strony kogoś zajmującego się zdrowiem psychicznym. To jest niesamowita ilość osób. I teraz jak to w ogóle jest możliwe, że tak duża grupa osób jest w cieniu? Bo przecież wyobraźmy sobie taką sytuację, że to jest małe państwo w państwie w zasadzie osób cierpiących na różne rodzaje zaburzeń, depresja, lęk, tak? Czy inne zaburzenia psychiczne. I teraz ja bym się chciał może skupić na osobach cierpiących na zaburzenia lękowe, tak? Bo przecież nawet jeśli to by było tylko 2,5 miliona, tak? Tylko 2,5 miliona i te 2,5 miliona osób przecież nie może się rozpłynąć w powietrzu, tak? Gdyby one zebrały się w jednym miejscu, no to jak to była potężna grupa ludzi? Jak to by była, że tak powiem, wielka mniejszość? U podstawy tego zaburzenia leży wycofanie, tak? I to jest jakby największy problem, bo gdyby te osoby lękowe na przykład dobrały się w pary albo w czwórki, a potem w szóstki, tak? I znalazły się i każdą by wspierała i w dokonywaniu życiowych zmian, tak? I gdyby wspólnie mówiły, gdyby wspólnie nagłaśniały temat, to może wspomnę, jest taki filmik, jak wspierać, który nagrałem, jak wspierać osobę z nerwicą. Jeżeli to by rosło, tak, to jakoś mi się wydaje, że to jest jednak do przełamania, tak? Bo to jest jakaś w ogóle niesamowita sprawa, że jest jakieś podziemie lękowe, gdzie raz, że ono się kryje, a dwa, że w bardzo łatwy sposób akceptuje to takie odrzucenie i takie narzucenie takiego zdania, że to jest coś błahego, czy coś nieistotnego. Tak, ja uważam, że trzeba coś z tym zrobić i w najbliższym otoczeniu. To znaczy, ja myślę, że każda lawina zaczyna się od jakiegoś małego kamyczka, który zaczyna się toczyć i uderza w drugi, ten w trzeci, w czwarty i tak dalej. Więc no może proponuję coś takiego, żeby każda osoba, która cierpi na zaburzenia lękowe, nie wiem, poprosiła o wsparcie kogoś albo powiedziała jednej osobie, jaki ma problem, czy jak cierpi, czy zainteresowała się, co można zrobić w tej kwestii, tak? Zupełnie to spontanicznie taką myśl nagrywam. Nie mam jakiegoś tutaj szczególnego działania na myśli. No, ze stowarzyszeniem Animo rozpoczęliśmy taką akcję Zielony Sznureczek, tak, żeby osoby chore na zaburzenia, chore, cierpiące na zaburzenia lękowe, nosiły, prawda, zielony sznureczek. Zobaczcie, jak to państwo, jak silna jest ta indoktrynacja, że ja się nawet przejęzyczyłem osoby chore, tak? Jakby mając pełną świadomość,
że lepiej mówić o zaburzeniu, że to nie jest choroba, gdzie jest, prawda, jakiś brak krytycyzmu czy inne rzeczy. Natomiast teraz tak mi przyszło do głowy, że może nawet trzeba mówić w pewnym sensie, że to jest choroba poważna, ale w takim sensie, żeby nie robić z tego jakąś niepełnosprawność, czy wbijać się w chorobę, tylko żeby no, jakoś docenić wagę tego, tak? Teraz tak mi przyszło do głowy. Ciekawy jestem, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. Ciekawy jestem też komentarzy, co można by z tym zrobić, czy warto propagować tą akcję Zielony Sznureczek, czy to jest dobry pomysł, żeby szukać gdzieś wspólnych mianowników, szukać siebie nawzajem, łączyć się w większe grupy i puścić taką lawinę przez Polskę takiej świadomości, jeżeli chodzi o zaburzenia lękowe i oswoić troszeczkę otoczenie, żeby można było wyjść, prawda, na światło słoneczne z tego cienia. Pozdrawiam serdecznie.